Nazywam się Beata Pieniążek i witam w kolejnym odcinku podcastu Ważne, żeby było zdrowe. Dysplazja oskrzelowo-płucna to przewlekła choroba płuc, która dotyka wcześniaki z bardzo małą oraz ekstremalnie małą masą urodzeniową ciała. W przebiegu tej choroby obserwuje się stan zapalny płuc oraz nieprawidłowe wzrastanie i rozwój pęcherzyków płucnych. Co się dzieje, gdy u wcześniaka z dysplazją oskrzelowo-płucną dojdzie do zakażenia wirusem RS i dlaczego te maluchy potrzebują szczególnej ochrony? O tym opowie mój dzisiejszy gość, konsultant krajowa w dziedzinie neonatologii, profesor Ewa Helwich. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. Pani profesor, wcześniaki rodzą się z niedojrzałym układem oddechowym. W wyniku przedwczesnego porodu dochodzi do przerwania tego naturalnego procesu dojrzewania płuc. Z czym się to wiąże? To jest zagadnienie, z którym starano się zmierzyć od bardzo dawna. I dzięki ogromnym postępom w medycynie dzisiaj możliwe jest utrzymanie przy życiu dzieci, które rzeczywiście rodzą się na bardzo wczesnym etapie rozwoju ich płuc. Część z tych dzieci od urodzenia musi mieć wsparcie tego oddechu niewykształconych jeszcze płuc. I jest to albo wsparcie, albo wręcz wentylacja mechaniczna, czyli oddychanie zastępcze. Co jednak nie pozostaje bez wpływu na ich dalszy rozwój. Dlatego, że jakby warunkiem tego, żeby dziecko mogło przeżyć, jest właśnie ta sztuczna wentylacja i zwiększona zawartość tlenu w mieszaninie oddechowej, która ma dla tego organizmu niedojrzałego, który przedwcześnie dojrzewa poza organizmem matki, toksyczne działanie. To wszystko, znaczy dysplazja oskrzelowo-płucna jest chorobą, która dotyczy właśnie dzieci urodzonych przedwcześnie. Jest bardzo wieloczynnikowa, ale główne czynniki to właśnie to niedojrzałość przy urodzeniu płuc, to właśnie to zwiększone stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej i to właśnie ta konieczność mechanicznego wspomagania tego oddychania, które staramy się, żeby ta aparatura oddychająca za dziecko była bardzo zbliżona, bardzo fizjologicznie kierowała tym oddechem. Nad tym pracują inżynierowie na całym świecie w firmach produkujących ten sprzęt do intensywnej terapii. No a my lekarze ciągle zwracamy uwagę na to, co możemy zrobić, żeby upodobnić to środowisko, w którym rozwija się dziecko, czyli intensywną terapię noworodka, do tego, jak dojrzewałoby, gdyby nie urodziło się przedwcześnie w organizmie swojej mamy. Dysplazja oskrzelowo-płucna. Jak przebiega ta choroba? Dlaczego jest taka groźna dla tych wcześniaków? Ona zatrzymuje, jak już pani wspomniała na początku, prawidłowy rozwój płuc i w związku z tym wydolność oddechowa takiego dziecka jest znacznie mniejsza niż jego rówieśnika urodzonego o czasie. I też wspomniała pani o tym, że te czynniki infekcyjne, a tutaj na pierwszym planie jest ten wirus syncytium nabłonka oddechowego, czyli wirus RS, powodują dalsze niekorzystne zmiany zapalne, które opóźniają to naturalne dojrzewanie w rozwoju płuc, które znajdują się u dziecka urodzonego przedwcześnie. Mhm. Czyli dysplazja oskrzelowo-płucna, po jakimś czasie dziecko z niej trochę wyrasta, dojrzewa. Na szczęście tak jest. Mhm. Na szczęście tak jest, że te dzieci urodzone nieco przedwcześnie, nie bardzo przedwcześnie, zwykle w ciągu pół roku, roku już nadrabiają to zahamowanie rozwoju płuc, zahamowanie mnożenia się pęcherzyków płucnych i w zasadzie stają się już dziećmi przeciętnego ryzyka. Natomiast z urodzeniem znacznie przedwcześnie, na bardzo wczesnym etapie rozwoju płuc, wiąże się to, że ta dysplazja oskrzelowo-płucna jest bardzo nasilona i ten czas, w którym dochodzi do nadrabiania, jest wydłużony. A więc wydłużony jest też okres, w którym musimy te dzieci chronić przed zakażeniami.
A jakie mogą być konsekwencje dysplazji oskrzelowo-płucnej w późniejszych latach? Czy każde dziecko wyrośnie z tego, czy jednak zostają jakieś powikłania? Mogą pozostać takie powikłania. Oczywiście bardzo się staramy, żeby to dotyczyło jak najmniejszego odsetka dzieci, żeby ta wydolność płuc, wydolność oddechowa nie była upośledzona w dalszych latach życia. Na tym zagadnieniem zajmuje się wiele ośrodków na świecie i te badania są prowadzone. W Polsce także mamy już swoją reprezentację dzieci, które badane są w tej chwili po 20 latach, o których wiedzieliśmy, na jakim etapie się urodziły, jak przebiegał ich rozwój wczesny. No i teraz sprawdzamy, jak to jest w momencie, kiedy te dzieci już są w wieku dorosłym. I jakie to mogą być konsekwencje w tym wieku dorosłym? Proszę Państwa, to jest Te konsekwencje w sumie mogą być różne, prawda? Bo w momencie, kiedy coś nie działa optymalnie, to łatwiej jest na zasadzie jakiejś nieprawidłowości doprowadzić do tego, że to się będzie pogłębiać, prawda? Tutaj na horyzoncie zawsze jest możliwość takiej nadreaktywności oskrzeli, większej możliwości, częstszych możliwości skurczu oskrzeli i pod wpływem infekcji różnych, które się zdarzają, i pod wpływem wysiłku fizycznego. Także to jest droga do astmy na przykład, czy do nawracających zapaleń oskrzeli, tak zwanych obturacyjnych, a więc takich, których dochodzi do skurczu oskrzeli. Stąd ten świszczący oddech, stąd te trudności w oddychaniu. Także te konsekwencje oddechowe mogą być istotne. Szczególnie groźnym przeciwnikiem dla najmłodszych z najmłodszych, czyli wcześniaków, jest wirus RS, o którym Pani już wspomniała. Atakuje właśnie układ oddechowy. Co takie zakażenie oznacza w przypadku dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną? Ono jest w tej grupie dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną szczególnie niebezpieczne. Szczególnie szybko może doprowadzić do niewydolności oddechowej, która wymaga hospitalizacji i leczenia w warunkach intensywnej terapii. Czyli jest powrót do tego, z czego dziecko dopiero co wyszło. To jest poza problemami zdrowotnymi, to jest ogromny problem także psychiczny całej rodziny, która już myślała, że to się skończyło, a tutaj niewiele czasu upłynęło, dziecko z powrotem wraca do szpitala. Aby pomóc tej grupie dzieci, już w 2008 roku udało się w Polsce przygotować taki program ochrony dotyczący immunizacji tych dzieci takim czynnikiem ochronnym, który nazywa się paliwizumab, a nazwa handlowa tego preparatu to Synagis, który jest podawany tym dzieciom w okresie zwiększonego ryzyka zakażenia tym właśnie wirusem RS, po to, żeby je zabezpieczyć przed ciężkim zachorowaniem, przed koniecznością leczenia szpitalnego i w warunkach intensywnej terapii. Co pozwala, żeby ten czas pracował na korzyść dziecka, a nie żeby znowu zahamować jego rozwój płuc przez ciężką chorobę, w której będzie walczyło o swój oddech. Także, tak jak wspomniałam, to jest program, który powstał w 2008 roku. Mamy my, neonatolodzy, już bardzo duże doświadczenie w jego stosowaniu i kilkakrotnie program był rozszerzany. Ostatnie rozszerzenie dotyczy właśnie opieki, prowadzenia programu także w drugim roku życia w stosunku do dzieci, które chorują na ciężką postać dysplazji oskrzelowo-płucnej, żeby po prostu przedłużyć ten okres ochrony i dać im więcej czasu na wygojenie tych płuc, na dojrzewanie pęcherzyków płucnych, tak żeby zdołały dogonić swoich rówieśników i żeby to ryzyko ciężkiego zachorowania po prostu już nie było tak istotne.
Powiedziała Pani, że to jest program ochrony, ale nie jest to program szczepień. To są gotowe przeciwciała, prawda? Tak, to są gotowe przeciwciała, które się podaje w iniekcji domięśniowej raz w miesiącu. W Polsce ten sezon zwiększonego ryzyka zakażeń zaczynał się do niedawna w listopadzie, czyli od października chroniliśmy dzieci. Pandemia trochę to zmieniła, także w tej chwili już niektóre dzieci są chronione od września i co miesiąc dostają następną porcję przeciwciał gotowych do obrony organizmu po to, żeby aż do kwietnia je zabezpieczyć przed zachorowaniem na tego wirusa, który jest najczęstszą przyczyną zakażeń dróg oddechowych u małych dzieci. Mhm. Program już jest prowadzony od kilku lat. Czy widzą Państwo konkretne efekty? Tak, widzimy te efekty, bo w tej chwili już mamy możliwość bardzo szerokiego wniknięcia w tą epidemiologię, to jakie dzieci chorują, ponieważ jest już od roku nakaz zgłaszania tego rodzaju zachorowań i wiemy, że dzieci, które są chronione programem, nie chorują ciężko, nie trafiają do szpitala, więc efekt został zamierzony, został osiągnięty. Mhm. A kto kwalifikuje dzieci z dysplazją skrzydłowo-płucną do takiego programu? Bo to program bezpłatny dla... To jest dla rodziców program bezpłatny, aczkolwiek leczenie samo, znaczy ta ochrona sama w sobie jest dosyć droga. I dlatego trzeba było stworzyć specjalny program żeby można było temu sprostać takiej ochronie dzieci. I tutaj osobami, które kwalifikują dzieci są lekarze neonatologiczni, a więc ci lekarze, którzy zajmują się dziećmi od urodzenia, w odpowiednim czasie dochodzi do kwalifikacji i do rozpoczęcia programu, który zresztą wymaga bardzo ścisłego monitorowania, zarówno pod względem medycznym, lekarskim, jak i pod względem administracyjnym, dlatego że, tak jak wspomniałam, to nie jest lek tani, w związku z czym tutaj płatnik tego wymaga, żeby wszystkie czynniki bezpieczeństwa, że tak powiem, zostały spełnione. Ale to jest inwestycja w zdrowie, prawda? Jeżeli ograniczamy w ten sposób ilość hospitalizacji i powikłań u tych szczególnie narażonych maluchów. To jest szczególnie ważne, tak. My jeszcze w Polsce za mało myślimy o tym właśnie takimi kategoriami, że profilaktyka, odpowiednia profilaktyka, nawet wydająca się profilaktyką drogą, trudną, powoduje ogromne oszczędności, bo w ten sposób mniej jest chorób, których leczenie jest bardzo, bardzo drogie. Już nie mówiąc o wszystkich... O tym aspekcie społecznym, bo to przecież tak, cała rodzina tak jest zaangażowana rodzina w chorobę takiego malucha. Tak. A dlaczego te dzieci z dysplazją skrzydłowo-płucną powinny być zabezpieczone przed RSV także w drugim sezonie zakażeń? Dlaczego rozszerzono tak ten program? Dlaczego to jest takie istotne? Program został rozszerzony w dwóch grupach dzieci. Właśnie w grupie dzieci z ciężką dysplazją skrzydłowo-płucną, o której rozmawiałyśmy, ale także w grupie dzieci z ciężkimi, wrodzonymi wadami serca, hemodynamicznie istotnymi. Czyli to dotyczy tych naprawdę najcięższych wad, które wymagają leczenia kardiochirurgicznego. I tutaj chodzi o to, żeby ta ochrona przed zachorowaniem, która może spowodować załamanie stanu zdrowia, która może opóźnić operację kardiochirurgiczną, żeby tą ochronę wprowadzić i prowadzić ją na tyle długo, aż dziecko zostanie zoperowane i wróci do prawidłowego stanu po tej operacji kardiochirurgicznej. Stąd ten drugi rok życia też dla tej grupy dzieci jest bardzo, bardzo istotny. A dla dzieci z dysplazją to jest ten czas, kiedy te płuca mają szansę dojrzeć? Samoistnie dojrzeć, chronione przed infekcjami mają szansę samoistnie dojrzeć i sprawić, że te dzieci będą wydolne oddechowo. Jakiego sezonu możemy się spodziewać w tym roku, w zeszłym roku? No niestety tysiące dzieci trafiały na hospitalizację z powodu zakażenia RSV. No tutaj jest trudno powiedzieć, proszę Panią, dlatego że my mówimy tylko o grupach szczególnego ryzyka.
a chorują na ciężkie zakażenia związane z wirusem RS, takie, które też wymagają leczenia w warunkach szpitalnych i wymagają nawet intensywnej terapii, dzieci, które rodzą się o czasie, które nie są obciążone specjalnymi chorobami dodatkowymi. Więc dla tych dzieci oczywiście najlepsza byłaby możliwość ich zaszczepienia, co by je chroniło w sposób czynny, a nie tylko bierny. No i nad tym świat pracuje. Są już pewne tego efekty, bo już jest szczepionka dostępna dla matek w ciąży i jest ona może być podana między drugim czy na początku trzeciego trymestru i w ten sposób dziecko przez pierwsze co najmniej 3 miesiące po urodzeniu, a więc w tym okresie, kiedy jest najbardziej podatne na zachorowanie i na ciężki jego przebieg, może być chronione. Także to jeszcze nie jest szczepionka, która w Polsce jest dostępna, ale już widać to światełko na horyzoncie. Także jest taka możliwość, także są badania przeciwciała o dłuższym okresie półtrwania, a więc takie, które będzie można podawać tylko raz na cały sezon zwiększonego ryzyka zakażeń. No i wreszcie świat pracuje nad tym, żeby to był preparat znacznie tańszy, a wtedy będzie mógł być stosowany u wszystkich dzieci, które rodzą się w okresie zwiększonego ryzyka, czy bezpośrednio przed tym okresem zwiększonego ryzyka zakażeń. Mhm. No właśnie, bo mówiła Pani, że ten program jest stopniowo rozszerzany. Czy są potrzebne jakieś kolejne zmiany, jaką Pani widzi tutaj potrzebne? Znaczy, ja myślę, że z mojego doświadczenia wynika, że jednak efektywność powolnych zmian jest większa. Jakoś łatwiej płatnika do tego namówić. Rewolucja budzi opór. W związku z czym ja myślę, że te drobne kroki, które robimy, są jak najbardziej dobrą strategią. Ale oczywiście nie mam nic przeciwko rewolucji, jeśli ona się powiedzie. No bo te drobne kroki pokazały też już konkretne efekty, tak jak pani mówi, tak? Spadek hospitalizacji. Tak. Mamy na to twarde dowody, także tutaj nie można powiedzieć, a czy to w ogóle działa? Nie można tutaj wątpić, prawda? Bo wiadomo, że działa i że trzeba w sposób rozsądny zaplanować poszerzanie tej ochrony dla naszych najmłodszych. Czyli na razie pozostaje nam podawanie tych gotowych przeciwciał grupom szczególnie zagrożonych maluchów? Oczekiwanie na skuteczną szczepionkę. Tak, także w tym drugim roku życia. Tak. Bardzo dziękuję pani profesor. Dziękuję bardzo.